Hej kochani, witam Was bardzo cieplutko na moim kanale w kolejnym odcinku ze zdrapkami. Udało Wam się leciutko pod zeszłym odcinkiem wybić 400 łapek w górę, więc ja dzisiaj, tak jak obiecałam, przychodzę z kolejnym odcinkiem. Przyszłam właśnie z pracy, zaraz idę do drugiej, a tutaj szybciutko w międzyczasie nagram dla Was kolejny odcinek. No i oczywiście kolejne wyzwanie, tym razem 500 łapek w górę. Jestem bardzo ciekawa, czy dacie radę. W zasadzie jest Was ponad 7000 na moim kanale, więc myślę, że to nie powinno być trudne. No ale też zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy ogląda codziennie filmy, tylko po prostu siada i w wolnej chwili czasami nadrabia jakieś zaległe odcinki. Ja dzisiaj do Was przychodzę z polskimi i niemieckimi zdrapkami i one będą po 1, 2 i 5 złotych oraz euro. No i tutaj Wam szybciutko pokażę, jak one się przedstawiają. Za złotóweczkę serduszko, za 1 euro Winterlos, za 2 złote pensja, za 2 euro gorąca siódemka, za 5 złotych superlinie i zdrapka, o którą najczęściej mi się pytacie, niemiecka, za 5 euro Las Vegas, której kiedyś tam 500 euro udało mi się wygrać. Więc dobra kochani, tak się przedstawiają zdrapki na dzisiaj. Jeśli jesteście ciekawi, czy dzisiaj szczęście mi dopisze, no to bardzo serdecznie zapraszam Was do mojego stołu. No i dobra kochani, zaczynamy oczywiście od polskich zdrapek. Jako pierwsze będzie serduszko. Zdrapka za złotóweczkę. No i tutaj musimy znaleźć serduszko i przypisaną, wygraną do niego sobie trafić, to znaczy wygrać. My tutaj mamy perfumy za 5 zł, które nie dają nam wygranej. Całus za 15 zł również nie. No i czy będzie serduszko? Jest, mamy serduszko, więc po raz pierwszy wygrana w tej zdrapce nam się trafiła. Bardzo fajnie, sprawdzimy później, ile udało nam się wygrać. A teraz sprawdźmy, czy Winterlos niemiecki okaże się również taki szczęśliwy jak serduszko. Tutaj mamy dychę. Przypomnę, że tu musimy znaleźć 3 takie same kwoty, bądź 2 kwoty i łapkę. Co my tutaj mamy? 10 euro, 20 i 1000, więc na razie wszystkie inne. Druga 20, uhuhu. No i druga dycha, no i przypuszczam, że to będzie drugi 1000. Nie, jakieś 40 euro nam się tutaj trafiło, więc niemiecka zdrapka niestety dzisiaj pechowa, więc na razie polskie górą, jedna przegrana, jedna wygrana, a my lecimy do pensji za 2 złote. No i naszymi wygrywającymi liczbami tutaj są 9 oraz 13. No i ciekawe, czy 13 okaże się szczęśliwa, czy pechowa. Co my tutaj mamy? 30 za 80 zł. 22 za dyszkę, takich wysokich liczb to ja tutaj nie mam. 27 równie wysokie za 40 zł. 34 jeszcze wyżej, 4 zł do wygrania było. I no myślałam, że 8, ale to niestety 9. Uhuhu, tutaj co ja mówię, 8 jest, a myślałam, że to 9, 800 zł do wygrania. No i uwaga, ostatnia szansa w polskiej zdrapce 0, czy będzie 9? Jest, mamy 9, więc druga polska zdrapka również z wygraną. Co tu się dzieje? Polskie zdrapki dzisiaj nas zaskakują. Już dwie wygrane na dwie polskie zdrapki, więc bardzo fajnie. Niemieckie na razie w tyle daleko. No i tutaj musimy znaleźć 7, aby wygrać przypisaną do niej kwotę. No i czy nam się trafi? 3, 4, 9, 6, 5, 2, no i ostatnia szansa, będzie 7, nie, mamy 0, więc taką też tutaj mamy wygraną w tej zdrapce 0, więc jak widzicie, niemieckie zdrapki dzisiaj daleko w tyle, dwie przegrane, a polskie dwie wygrane. No i została nam ostatnia na dzisiaj polska zdrapka, superlinie, może tutaj trochę przyspieszę, bo to na pewno długo będzie trwało, zanim ja to wszystko zdrapię. Lecimy, serduszko. A może jakoś tak szybko przelecę, zobaczymy. Tutaj mamy 2 razy, kolejny symbol, dzwon. Tutaj jest. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. Tutaj mamy 1. I dalej.
O, tutaj jeszcze ostatni nam się pojawił. Kolejny symbol słońce. W pierwszej nie ma, w drugiej nie ma, w trzeciej nie ma, w czwartej nie ma i w ostatniej nie ma. Podkowa. Tutaj tylko nam się pojawia w trzeciej zdrabce i dalej nie ma. Następny symbol gwiazda. Nie ma. W drugiej zdrabce jest. O, dwa razy, bardzo fajnie. Tutaj nie ma gwiazdy, tutaj jest. I w ostatniej zdrabce nie ma. Parasol. O, tutaj w pierwszej zdrabce, w pierwszej linii nam się pojawił. Nie ma. Nie ma. I dalej niestety nie ma. Tęcza. Tęcza, tęcza, cza, cza, cza. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma naszej dzisiaj tęczy, bo nie ma słońca na dworzu. Korona. Tutaj. Tutaj. I nie ma więcej. Biedroneczka. Biedroneczki są w kropeczki. Kot mi tutaj rusza całym statywem. Ten mały szaleniec. Mówię wam, że jeśli kiedykolwiek wam powiedziałam, że Daisy jest szalona, teraz to cofam. Po prostu Daisy w porównaniu do tego małego szaleńca to jest aniołek. Dobra, Biedrona za nami. Łódź. Tutaj mamy łódź. W zasadzie dawno w tej zdrabce nie udało mi się nic wygrać. W ogóle nie wiem, czy w super liniach, w szczęśliwych liniach jakoś miałam często wygrane, ale w tych super liniach coś tak niezbyt mi się one tutaj trafiają. Dobra, co my teraz? O, tutaj koronę nie zdrapałam. Dobra, i tutaj jeszcze mamy łódź. I dalej. O, tutaj jest łódź. Lecimy. Następny symbol. Lody. O, właśnie na nie czekałam, bo tutaj gdzieś je widziałam. Więc przechodzę do ostatniego symbolu. Czy będzie wygrana? Motylek. Czy motylek da nam wygraną? Widzę, że tutaj go mam, ale nie było kwiatka, więc tutaj się nie udało. I dalej motylka chyba nie ma. Nie, tutaj jest, ale nie miałam piłki. Więc co? Wychodzi na to, że niestety ostatnia zdrabka polska pechowa. Sprawdźmy literki kontrolne. A, B i R, które potwierdzają, że niestety w ostatniej zdrabce super niech za 5 zł nie udało nam się wygrać, więc ostatnia, najdroższa polska zdrabka wędruje do śmietnika. Dwie wygrane, jedna przegrana i ciekawe, jaki będzie bilans. A my teraz lecimy z ostatnią niemiecką zdrabką, tylko tutaj mamy szansę na wygraną. No i czy się ona pojawi dzisiaj? O, jest 19, ma jeszcze śliwa liczba. 21, 31 i 13, która jak dla mnie jest w sumie szczęśliwa, a wydajcie znać w komentarzu, czy 13 jest dla was szczęśliwa, czy pechowa. 24, niestety nie moja liczba, 32 też nie. 30, szkoda, że to nie 31, też nie. 34. Tutaj niestety nie ma wygranej. No i 26 również nie jest moją liczbą. Lecimy, rządek numer 2. 28. O, zobaczcie, tutaj za 500 euro, tak jak wtedy nam się udało wygrać. 39 za 100. Też nie jest moją wygraną. 36 za 50 tysięcy również nie. 22 za dyszkę. Ja mam 21, więc blisko było, ale się nie udało. 33 nie mam i tutaj też było 500 euro do wygrania. No i została ostatnia tutaj linia. No i czy będzie jakakolwiek wygrana w niemieckich zdrabkach? Tutaj nie. Tutaj też nie. 29, ja mam 19. 40 takie wysokie nie mam. No i uwaga, uwaga, ostatnia szansa na wygraną w niemieckich zdrabkach. Czy ona będzie?
nie będzie. Myślałam, że tutaj mam, ale ja mam 21, a tutaj jest 12, więc poprzestawiane na odwrót te cyfry, więc jak widzicie, kochani, niemieckie zdrabki dzisiaj całkowicie przegrane, nie przyniosły nam wygranej. Wędrują one do śmietnika, a my teraz sprawdźmy, ile udało nam się wygrać w pensji. No i czy tu będzie więcej niż 2 złote? Bardzo fajnie było, ale niestety tutaj zdrabka nam się zwróciła i wygraliśmy 2 złote. A serduszko? Sprawdźmy, czy będzie więcej złotóweczka. O, jest więcej. Tutaj mamy 2 złote, więc serduszko dało nam wygraną w wysokości 2 złotych. Jeśli Wam się odcinek podobał, to tak jak mówiłam, kciuka w górę zostawcie, a to Was przybliży do kolejnego odcinka. I przypominam, że jutro kończy się konkurs, więc jeśli jeszcze nie wziął, a miałby ochotę wziąć udział, to bardzo serdecznie zapraszam, a ja tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam wszystkim miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa, pa!